Chcę jeszcze powiedzieć o jeszcze jednym, co najmniej jednym obszarze naszego działania jako kobiet, który się też bardzo teraz ujawnia w tym trudnym czasie. To jest działanie w szerszym kręgu społeczności lokalnej, ale też społeczności globalnej. Jeśli chodzi o społeczności lokalne, no to jak wiemy, działają takie inicjatywy jak Widzialna Ręka na przykład. Sama tego doświadczyłam jako starucha, że tak powiem. Tak, to może ja dopowiem, że w ramach Widzialnej Ręki grupują się osoby, które proponują swoją pomoc, czy to w takich podstawowych rzeczach jak robienie zakupów, wyprowadzanie psa osobom starszym, samotnie wychowującym dzieci matkom lub innym osobom, które potrzebują takiej pomocy, ale to jest jeden tylko z wielu aspektów pomocowych, że tak powiem, które oferuje Widzialna Ręka i ta inicjatywa. Właśnie, więc właśnie chciałam powiedzieć, że bezpośrednio doświadczyłam działania Widzialnej Ręki, co najmniej w dwóch sytuacjach, kiedy po pierwsze nie mogłam wyjść na zakupy, bo no, z jakichś powodów nie, tak źle się czułam, nie mogłam wyjść i wtedy dziewczyny z sąsiedztwa mi przyniosły posiłek. To było naprawdę rozkoszne, bo tutaj okazało się, że są dziewczyny, które gotują i poratowały mnie w tej sytuacji. A druga sytuacja, kiedy sobie nie byłam w stanie poradzić z Pitem i jedna z kobiet, która się, jak się okazuje, jest księgową, po prostu wypełniła mi ten PIT, załatwiła, przyniosła. Także to jest naprawdę niezwykła sytuacja, w której uruchamia się taka solidarność ludzkich serc, tak, że ludzie jakby wyzwala się coś, co ja nazywam, wiesz, jakby są to różne odmiany miłości, tak, bo właściwie nasze działanie kobiet to jest generowanie naszej miłości, tak, czy to jeśli mówimy o współdziałaniu w rodzinie, czy jeśli mówimy o właśnie o działalności społeczności lokalnej, czy w działaniu dla ziemi, to jest radykalny zwrot w kierunku miłości do siebie nawzajem i do właśnie do całego życia na ziemi. Ale właśnie w tych społecznościach lokalnych ta miłość się przejawia na najróżniejsze sposoby, właśnie jako troska, jako dbałość o innych, jako uważność na innych, jako taka czułość we wzajemnych relacjach, jako właśnie karmienie, jako no, szacunek dla starszych, tak? To są przepiękne właśnie odmiany miłości, która właśnie zaczyna zmieniać ten stary pomysł, że mamy właśnie każdy u siebie, każdy dla siebie, tak? Każdy pod siebie. Tak, tylko otwieramy się na innych. To jest po prostu absolutnie, absolutnie cudowne i oby się to utrzymało, Obyśmy byli wrażliwci i bardziej uważni na innych, bo oczywiście są też przejawy innego działania, że na przykład jakaś tam sąsiedzka wspólnota nie chciała wpuścić pielęgniarki do swojego mieszkania, bo nie daj Boże przyniesie jakiegoś wirusa, tak? Ale generalnie jest tendencja do tego, żeby pomagać sobie nawzajem i wspierać się nawzajem. I to jest bardzo, bardzo obiecujące. No a jeśli chodzi o Ziemię, to już trochę o tym wspominałam. Także, że my właściwie kobiety Ziemi, można powiedzieć, no, dokonujemy tego właśnie radykalnego zwrotu ku miłości do życia na Ziemi. Całej Ziemi, tak? Znaczy, chciałam powiedzieć, całego życia na Ziemi, tak? Niezależnie od tego, jakie to życie jest, ale jakby wszystkie przejawy życia domagają się uwagi, domagają się szacunku i jakby rozpoznania tej całej różnorodności, która jest naszym niezwykłym bogactwem, bioróżnorodność, różnorodność społeczna, duchowa. Tak, to jest niezwykły skarb i niezwykła,
no niezwykły dar po prostu życia, który trzeba chronić. Także ja się czasem śmieję, że naszą rolą jest przebudzenie uśpionej ludzkiej duchowości pocałunkiem miłości, a uśpionej królewny ludzkiej duchowości. Wyobraziłam sobie, że to właśnie jest taka śpiąca królewna, tak, którą musimy obudzić pocałunkiem miłości, nie czekając na rycerza na białym koniu. O, i teraz możemy zakończyć. Piękna interpretacja śpiącej królewny, baśni śpiące o śpiącej królewnie. Tanno, jeszcze też pojawił się taki wątek do docierania do własnego potencjału, do tego, co w życiu nas uszczęśliwia. Jakie procesy nam towarzyszą w Twoim odczuciu i wywiedzione też to pewnie, co powiesz, będzie z Twojej praktyki wieloletniej, ponieważ też prowadzisz, współprowadzisz takie warsztaty, które wspierają nie tylko kobiety, bo również mężczyzn w tym docieraniu do swojego potencjału. Jakbyś miała opowiedzieć o tych procesach, w jaki sposób, co się dzieje, bo wydaje mi się, że teraz jest to też czas kontaktowania się ze swoim wewnętrznym dzieckiem, które jest dzikim dzieckiem, kosmicznym, które jest dzieckiem kreatywnym, połączonym ze sobą i też pewnie wiele osób nie wie, co z tym dzieckiem zrobić, jak je przyjąć na nowo, a może po raz pierwszy je spotyka. Więc jakie są te etapy do docierania do siebie samego, do właśnie do spotkania, aby się spotkać w pełni z tą wewnętrzną dziewczynką, tym wewnętrznym chłopczykiem, żeby właśnie eksplodował talent, potencjał i żebyśmy wiedzieli, czego chcemy w życiu. Właściwie podpowiadasz mi kierunek tego poszukiwania, bo rozumiem, że sama to robisz, więc możemy rozmawiać jako Możesz partner. Możesz odejść, jeżeli się z tym nie zgadzasz albo masz inną... Nie, to nie o to chodzi, że się nie zgadzam, tylko że no masz pewne ukierunkowane myślenie w tej sprawie i okej. To, co robię, wiesz, z ludźmi na różnych warsztatach, to jest właśnie poszukiwanie naszego wewnętrznych zasobów, wewnętrznego potencjału, naszych pasji, talentów. Tak jakby odbywanie takiej wewnętrznej podróży archeologicznej, tak? Żeby odkryć nasz wewnętrzny skarbiec, gdzieś tam głęboko, głęboko ukryty. I robimy to na tak zwanej alter karierze. Alter kariera to jest poszukiwanie swojej pasji życia, która miałaby się przejawić w takiej pracy, którą kocham, którą jakby zanurzam ręce z przyjemnością, tak? Po prostu robię coś z dziką radością. I bazujemy na tym, że jakby wierzymy w to, że każdy człowiek przychodzi na świat z pewnym właśnie przeznaczeniem czy powołaniem i jest tak wewnętrznie wyposażony, żeby to powołanie wypełnić, tak? Ktoś jest genialnym muzykiem i wtedy jest mu łatwiej, czy artystą, bo to się odkrywa prawie od razu, tak? Taki talent muzyczny czy talent artystyczny, od razu widać w dziecku, tak, że jest do tego jakby powołany. Natomiast trudniej, jeżeli to jest, nie wiem, talent jakiś, nie wiem, związany z tworzeniem jakiejś innej sfery życia, która jest jakby trudniej rozpoznawalna, tak? Ale ponieważ zarówno rodziny, jak i w ogóle całe środowiska właśnie dążą do tego, żeby młody człowiek
znalazł pracę, która mu da stabilny, nie wiem, zarobek, zdolność do przebicia się, wybicia, stawania się kimś, zdobywania prestiżu społecznego, jakiejś pozycji społecznej, kariery i tak dalej, no to bardzo szybko tracimy, jeżeli kiedykolwiek mieliśmy w dzieciństwie dostęp do takiej kreatywności, radości życia, pasji działania, to poprzez tą, ja to nazywam obróbką skrawaniem, po prostu tak, przez taką edukację, która ma na celu przystosowanie nas do dorosłego życia, tracimy dostęp do źródła tej energii, do tej pasji, do tej radości. I cała alter kariera polega na tym, żeby właśnie też poprzez odkrywanie ulubionych zabaw swojego dzieciństwa, swoich poszukiwań, swoich wyobraźni, swoich niesamowitych pomysłów, które wtedy mieliśmy, dotrzeć z powrotem do tego, co przynosi nam niesamowitą radość, pasję, zaangażowanie i w końcu tworzenie i spełnienie. Tak? Także to jest rzeczywiście, no trzeba jakby wrócić. Trzeba wrócić do siebie prawdziwego i odkryć, co bym chciała, co bym chciał robić, kiedy byłbym zupełnie wolny w swojej przestrzeni wolności, bez ograniczeń, bez kontroli, bez obserwacji, bez narzucania czyjejś koncepcji. I wtedy dopiero mogę się skupić na tym, co jest autentycznie moje, tak? I co chcę w sobie rozbudzić, tak, jakiś ogień wewnętrzny, który chcę w sobie rozbudzić, rozpalić, tak, jakiś ogień pasji, jak chcę się zaangażować w swoje życie, żeby to życie było pełne, spełnione, pełne właśnie pasji tworzenia, radości i tak dalej. Także to jest jakby jeden sposób, który praktykujemy. Drugi jest taki, że poprzez uzdrawianie starych zranień, które były spowodowane właśnie taką presją środowiska, że musisz być jakiś, tak? Że musisz osiągać, musisz zdobywać i przez to rozmijasz się ze sobą. Kompletnie się, wiesz, mijasz ze sobą, tracisz połączenie ze sobą i właściwie czujesz jakąś taką dziurę w duszy, coś w rodzaju takiej pustki wewnętrznej, poczucia braku sensu, braku wartości swojego życia, że właściwie, no całkiem ostatnio zgłosił się ktoś online, co ja mam zrobić, bo mam myśli samobójcze, bo już nie mogę wytrzymać po prostu ze sobą, bo robię jakąś robotę, która jest kompletnie bez sensu, tak? I to mi nie przynosi żadnej, no bo nie chce mi się żyć, no nie chce mi się żyć, tak? Więc fundamentalnie ważne jest, żeby wrócić do swojego serca, wybrać tak zwaną ścieżkę serca, czyli to, taką ścieżkę w życiu, którą chcę podążać, żeby to serce się poczuło spełnione, tak? I to nie chodzi o pompę ssącotłoczącą, tak? Tylko chodzi o takie serce, o środek serca, tak? Czyli to jest nasz ośrodek naszej miłości, ale w tym też miłości do siebie, tak? Bo jeżeli nie będziemy siebie kochać i jeżeli nie obejmiemy siebie miłością, szacunkiem, akceptacją, współczuciem w końcu, no to nie odkryjemy tej swojej ścieżki serca, bo ona będzie po prostu niewidoczna, tak? Ona będzie zawalona warstwami krzywdy, żalu, złości, zranienia, nienawiści. Także musimy jakby rozpuścić te stare złogi, też lęku, takiego starego egzystencjalnego lęku,
o swoje życie, o swoje przetrwanie, tak? Swoje poczucie ciągle braku, niedostatku, jakiegoś ciągle niepokoju, że mi nie wystarczy, tak? Otworzyć się na siebie, na swoje wewnętrzne, na swoje wewnętrzne dary i poczuć właściwie, do czego ja jestem stworzony, tak? Co ja mam tutaj do zrobienia w tym życiu. I to jest dopiero szansa, żeby rzeczywiście zacząć działać w zgodzie ze sobą. A czy twoim zdaniem jest przestrzeń dzisiaj na to, aby współczesne społeczeństwo właśnie odebrało albo czerpało z wiedzy rdzennych? Ty czerpiesz i jest coraz więcej osób zainteresowanych takim sięganiem do korzeni, bo my mówimy tutaj o rdzennych mieszkańcach Ameryki, ale to dotyczy właściwie wielu rdzennych kultur na całym świecie. Mamy potrzebę, albo pojawia się może taka potrzeba, i czasami jest to poparte jakimś zaskoczeniem, kiedy czytamy święte księgi albo właśnie kontaktujemy się, czy poprzez witających tutaj do Polski mistrzów buddyzmu, czy wywodzących się z różnych tradycji duchowych osób, które praktykują od lat. I jak to... I czy jest, uważasz, sens czerpania właśnie z tego w Polsce, albo jaka jest możliwość też przełożenia tego na język naszej kultury, na język naszego doświadczenia? Czy to jest tak, że dobrze jest czerpać z tego, co jest i próbować to przekładać na swój język, czy po prostu szukać jeszcze gdzieś indziej? Trochę przewrotnie zadałam to pytanie i może to zbyt za bardzo się zaplątałam, ale chciałam po prostu gdzieś dotknąć tego, bo wiem, że są, tak, że sama jestem, jest mi bliska ta ścieżka i odkrywam, ale czuję, czytając przekazy rdzennych, że jest to przekaz uniwersalny, a może tak. I chciałam tutaj też właściwie zaprosić do dyskusji i do tego otworzyć ten temat szerzej dla osób, które nas teraz oglądają, że często kryją się pod tym jakieś przekonania, które mogą być błędne, że to jest, może nam być obce, ale ja dopatruję się tam głębokiej mądrości, takiej właśnie uniwersalnej, która dotyczy każdego człowieka. A jakie jest twoje zdanie na ten temat? Trochę walczę z tą lampą. Bo... Okej. Tak jest, nie jest za ciemno teraz? Troszeczkę za ciemno może się okazać, ale jest, rozumiem, że to może być niewygodne dla ciebie. Okej. Słuchaj, no właśnie, więc zacznijmy od tego, że ja szanuję tradycję i religię i wiarę, wszystkich ludzi, którzy no, wybierają dla siebie jakiś rodzaj religii czy jakiś rodzaj ścieżki duchowej. I to jest ich wybór, może wybór ich rodziny czy środowiska. Okej, znaczy każdy ma prawo do podążania taką ścieżką duchową czy religijną, jaką sobie właśnie w życiu wybiera i jaka przynosi mu, nie wiem, ulgę, ukojenie, spokój, zaspokojenie jakichś bardzo istotnych potrzeb, tak? Zwłaszcza w tym czasie niepokoju, jakiegoś takiego zawirowania, dobrze się jest osadzić w jakiejś duchowej tradycji, tak? Która no właśnie daje jakiś rodzaj tak jakby trzymania się czegoś, co mi jest potrzebne, żeby nie stracić wiary w to, że to życie ma sens, że do czegoś prowadzi, że ktoś czuwa, że ktoś nas chroni. Tak, no, każdy ma prawo do jakby swojego wyboru, tak? Natomiast jeśli chodzi o tak zwaną rdzenną tradycję, no to właściwie
wszędzie jest rdzenna tradycja. My też jesteśmy rdzenni. No właśnie. Tutaj, w Polsce, tak? Jesteśmy rdzenni, albowiem no, ta ziemia, na której żyjemy, jest no, rdzenną ziemią, tak? Jest świętą ziemią, na której żyjemy, tak? Która jest godna szacunku i z której czerpiemy, też czerpiemy z bardzo wielu tradycji duchowych, które na tej ziemi się rozwinęły, tak? Z tradycji słowiańskiej, jeszcze presłowiańskiej, z tradycji chrześcijańskiej, z tradycji żydowskiej, z tradycji prawosławnej, tatarskiej. Jakiej jeszcze powiedziałeś? Tatarskiej, tak. Jest całe mnóstwo, jest właśnie Polska, jest takim szlachetnym amalgamatem, czyli stopem różnych tradycji duchowych, które się gdzieś tam przenikają i stanowią razem wielkie bogactwo duchowe tego kraju. Także można powiedzieć, że ziemia wszędzie jest święta i że to, co czerpiemy, tak, te rdzenne tradycje, które czerpiemy z ziemi, na której się wychowujemy czy wzrastamy, są wszędzie godne uwagi, szacunku i celebracji, tak? Znaczy jakby świętowania, czy szanowania tej tradycji. To, że akurat tak się stało, że do nas przyjechali ludzie ze Stanów Zjednoczonych i przywieźli rdzenną tradycję Indian, czyli rdzennych mieszkańców Stanów Zjednoczonych, czyli wszystkich Ameryk, bo ja praktykuję tradycje, które są z północnej Ameryki, z środkowej i południowej. Zresztą można powiedzieć, że z bardzo różnych stron świata. I to, że się tak stało, to po prostu jest, można powiedzieć, przypadek, ale nie ma przypadków, tak? To, że poprzez tamtą tradycję udało nam się tutaj stworzyć piękną właśnie tradycję kręgów siostrzeństwa, głębokiej pracy między kobietami, otwierającej nas na nie tylko na naszą moc, naszą prawdę, naszą wolność, naszą odwagę, ale też na pracę dla całego środowiska. Tak? Także, jak mówię, no, jeżeli ta rdzenna duchowa tradycja nam służy i służy dla naszego dobra i dobra naszego otoczenia, naszego środowiska, to jest to dobra tradycja, po prostu jest to, zresztą Indianie mówią, idziemy ścieżką piękna albo idziemy ścieżką dobra, tak? Słowiańskie tradycje, które czczą ziemię, drzewa, zwierzęta, to jest to samo, ponieważ u podłoża wszystkich właściwie tradycji duchowych i religii jest jak to się nazywa, to jest pogaństwo, tak? Wszyscy kiedyś byliśmy poganami, to oznacza, że chodziliśmy po ziemi, czcząc ją jako naszą rodzicielkę, jako naszą matkę. Żyliśmy zgodnie z cyklami natury, z rytmem ziemi, z rytmem kosmosu, tak? I trudno jest powiedzieć, jakby, czy jest jakaś, nie wiem, jedna rdzenna tradycja, która jest lepsza od drugiej rdzennej tradycji, bo one wszystkie czerpią z tego samego źródła, którym jest po prostu uszanowanie życia i chronienie życia, wspieranie życia, celebrowanie życia we wszystkich przejawach, tak? Naszego życia i życia każdego, który jest z nami w sieci życia. A tak naprawdę przecież wszyscy jesteśmy od siebie zależni i wzajemnie na siebie oddziałujemy. Także każda wibracja, którą, nie wiem, naszego głosu, czy naszego działania, czy naszego, nie wiem, śpiewu, czy tak,
roznosi się po sieciach energetycznych do wszystkich istot na świecie. Także nie ma, tak naprawdę granice są sztuczne. Tradycje rdzenne, duchowość obejmuje jakby wszystko. No, nie ogranicza się do jakiegoś skrawka ziemi otoczonej tak kordonami jakichś granic, czy tak? Znaczy chodzi o to, że po prostu duchowość jest wszechobejmująca i przenikająca. I zresztą wszystkie tradycje mówią o tym, że mamy to w sobie, mamy Boga w sobie, tak? Bóg jest miłością, tak? Jest i wszystkie tradycje, i Zen, i tradycja właśnie żydowska, czyli tradycja judaizmu, i tradycje metafizyczne, hinduizm, wszystkie odnoszą się do serca i chrześcijaństwo w końcu, tak? Do serca jako źródła miłości, miłosierdzia, współczucia, współodczuwania, współistnienia, współbycia, jakkolwiek to nazwiemy, tak? Także... Ja mam tutaj, przepraszam, wtrącę się, mam tutaj właśnie za sobą książkę wspaniałą, Mata Kana, której tytuł brzmi Rewolucja miłości zaczyna się od ciebie. Ty też masz za sobą piękny napis dotyczący miłości. Kochajmy, póki żyjemy. To jest odwrotnie, staje się, tak? Tak, lustrzane odbicie chyba się pojawia. No właśnie. Ja zresztą napisałam, znaczy napisałyśmy taki manifest Kręgu Siostrzeństwa. Nie wiem, czy to teraz jest właściwy moment, ale... Tak, proszę. On się bezpośrednio odnosi do właśnie do działania siostrzeństwa i kobiecości na całym świecie. To jest manifest Kręgu Siostrzeństwa. Rewolucja miłości to radykalne działanie świętej kobiecości. My, kobiety Ziemi, jesteśmy rewolucją miłości. Im bardziej siły ciemności próbują zniszczyć życie na Ziemi, tym bardziej potrzeba nam potężnej mocy miłości, która przezwycięży ciemność i śmierć. Przywróćmy miłość do Matki Ziemi. Dokonajmy radykalnego zwrotu ku miłości do życia na Ziemi. Połączmy się duchowo i organicznie z Matką, która rodzi wszelkie życie, żywi nas i dzieli się z nami całym swoim pięknem. Zbierzmy nasze energie miłości, aby uzdrowić i scalić świat. Wołamy Was wszystkie, kobiety Ziemi, siostry na całym świecie, połączmy siły w naszej rewolucji miłości. Więc może się to komuś podobać albo nie, ale to wynika z takiego rzeczywiście już radykalnego podejścia, że no albo naprawdę, albo wygenerujemy z siebie tę miłość, która ma siłę uzdrawiającą, łączącą i scalającą nas wszystkich, albo niestety nie przerobimy tej lekcji. I kiedyś być może życie się odrodzi, ale nie wiadomo kiedy. Okej, tym optymistycznym akcentem. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo, Tanno, za tę część rozmowy.